I zamrożenie cen ETS na poziomie 30 euro za tonę. Co pan myśli o tym pomyśle? Myślę, że to jest dobry pomysł, który idzie w kierunku tego, o czym Solidarna Polska mówiła od dawna, to znaczy, żeby w ogóle ten system ETS wyrzucić do kosza. Ja państwu chcę przypomnieć, że w tej chwili ceny energii na kontynencie europejskim, porównaję na przykład do Stanów Zjednoczonych, Chin czy do innych kontynentów, są znacząco wyższe, dlatego że na innych kontynentach nie wprowadzono sztucznego, ideologicznego podatku pod tytułem ETS. To znaczy ETS jest tylko wymysłem europejskich, zideologizowanych elit. Próbowano to zrobić w najbardziej lewicowej, bodajże Kalifornii, ale szybko z tego się, w Stanach Zjednoczonych, ale szybko się z tego wycofano, bo okazało się, że firmy uciekają z tego stanu. Nikt nie chce sztucznego, głupiego podatku, ale w sytuacji, w której jesteśmy na wojnie i ten w ogóle ETS był robiony po to, żeby preferować inne źródła energii. Wiadomo, wśród nich najważniejsze są stabilne, to znaczy gaz. To w sytuacji, kiedy tego gazu nie ma i wiadomo, że to jest narzędzie polityczne Rosjan, no to ETS dzisiaj jest największym pomagierem Putina. W związku z tym utrzymywanie tego sztucznego podatku jest kompletnym idiotyzmem i należy natychmiast z nim coś zrobić. No, gdyby chociaż utrzymać te ceny na tym poziomie, co mówi pan premier, byłoby dobrze. Natomiast my postulujemy, żeby całkowicie go wyrzucić do kosza. Polska ma bardzo wiele powodów, żeby to zrobić, tym bardziej, że kwestie energetyczne, wbrew temu, co Unia Europejska mówi, to są kwestie dotyczące bezpieczeństwa i polskie państwo, w mojej ocenie, ma prawo bez zgody Unii nawet to zrobić. Panie pośle, ale pytanie, czy znajdziemy sojuszników w tej sprawie? Czy to jest realne? Czy Niemcy na przykład się zgodzą na to? Gdyby to ode mnie zależało, to ja bym w ogóle Niemiec w tej sprawie nie pytał. Co jak co, ale w sprawie gazu to Niemcy powinny siedzieć cicho i po prostu ja bym przestał stosować ten system i natychmiast Polacy mieliby niższe ceny energii w domach. To potrzebna jest tej odwaga. Panie pośle, zakaz wydawania wiz Rosjanom, o tym mają w Pradze rozmawiać na nieformalnym spotkaniu ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Już słyszymy, szef unijnej dyplomacji jest przeciwny temu, żeby całkowicie zakazać wydawania wiz Rosjanom. No to szef unijnej dyplomacji już się kompromitował w Moskwie nieraz, zresztą notabene też socjalista. I pamiętajmy, myście państwo wiedzieć, że za tym oczywiście stoją wspomniani Francuzi, a szczególnie Niemcy, którzy bardzo dobrze rozumieją, że w tej chwili wali im się cały ich geopolityczny plan, na którym pracowali od wieków, przede wszystkim gospodarczy i instytucjonalny. Gospodarczy dlatego, że ich gospodarka nie jest specjalnie innowacyjna. Siła ich gospodarki opierała się na tanim gazie, który otrzymywali z Rosji. To sprawiało, że ich przemysł był konkurencyjny i to widać dzisiaj, kiedy ten gaz Rosjanie na chwilę zakręcili w Nord Stream 1, no to pierwszy raz od tam 20 iluś lat Niemcy mają deficyt handlowy. To widać, jak to była sztuczna gospodarka. No i w tej chwili Niemcy, żeby ratować siebie, po prostu próbują wykorzystać jak zwykle instytucje unijne dla swoich interesów. A po drugie, mówię o tej kwestii instytucjonalnej, geostrategicznej, dlatego że Niemcy od dawna uważały, że kontynentem należy się wypchać z kontynentu trzeba anglosasów i podzielić się wpływami z Rosją. Polski nigdy nie traktowali jako państwa, które mogłoby kiedykolwiek z nimi na normalnych zasadach usiąść do stołu, tylko co najwyżej mogą być dostarczycielami. Polska miałaby być dostarczycielami taniej siły roboczej. A w sytuacji, kiedy Polska dzisiaj jest kluczowym czynnikiem zapewniającym wolność w regionie, bo bez Polski dzisiaj Ukraina nie dałaby rady i siła Polski siłą rzeczy rośnie, plus rozbudowa armii, plus rząd, który nie zgadza się na takie traktowanie, no to cały niemiecki plan razem z tym gazem się posypuje. W związku z tym oni będą szukać różnych pretekstów, aby w Polskę uderzyć i ten ETS jest jednym z takich po prostu sznurków na szyję Polski. Panie pośle, ja jeszcze wrócę do tego zakazu wydawania wiz Rosjanom. Podsumowując, czy Polska powinna zrobić to na własną rękę? Bo słyszymy, no, że tego porozumienia, wszystko wskazuje na to, nie będzie, żeby wszystkie państwa Unii Europejskiej chciały takiego zakazu. Więc czy Polska powinna zrobić to na własną rękę? Całkowity zakaz wydawania wiz Rosjanom. Polska powinna szukać sojuszników w tej sprawie i jeżeli jest to możliwe, to tak, natomiast jeżeli nie, to trzeba pokazywać hipokryzję Niemiec, które jak zwykle bardziej stoją w interesie Rosji niż Polski. Panie pośle, profesor Zdzisław Krasnodębski powiedział, zagrożenie dla naszej suwerenności ze strony Zachodu jest większe niż ze strony Wschodu. Za te słowa jest krytykowany i atakowany przez polityków opozycji. Jak pan odbiera te słowa?
Profesor Gastanewski powiedział coś oczywistego, tylko po prostu poziom jakby tej głupoty w polskiej debacie publicznej jest tak ogromny, że tutaj nawet nie da się normalnie rozmawiać. On po prostu wszedł w głębi w problem suwerenności, mówiąc o tym, że suwerenność to jest na przykład suwerenność kulturowa i tożsamościowa. I gdyby spojrzeć na to w ten sposób, no to profesor mówi, że żeby Polskę całkowicie zniszczyć, on patrzy na to głęboko, żeby Polskę całkowicie zniszczyć, to nie wystarczy odebrać jej terytorium, to jest za mało. Żeby Polskę zniszczyć, trzeba odebrać jej tożsamość, trzeba odebrać jej poczucie odrębności. Tak było w XVII, tak było w XVIII wieku i w XIX, kiedy Polska zniknęła z mapy świata, ale Polska przecież trwała, to znaczy formalnie terytorium zostało Polski zabrane, natomiast polska kultura, tożsamość była tak silna, że Polska dalej trwała i profesor mówi, że żeby Polska przestała istnieć, to trzeba wymazać, trzeba by było atakować właśnie to, bo to jest najważniejsze. Co więcej, no przecież Rosjanom i dlatego i tutaj dochodzimy do problemu wschód czy zachód. No wschód, Polska sobie całkiem nieźle zawsze w sensie duchowym radziła ze wschodem. Ja przypominam, że Rosjanie sami byli zdziwieni, jak po aneksji Polski okazało się, że w różnych spisach, które robili, to Polacy są największą grupą w tym nowym państwie, która w ogóle umie czytać i pisać. Polakom zabierali głównie książki. Pierwszym ministrem spraw zagranicznych tego imperium był w ogóle Polak. W związku z tym Rosjanie, co więcej, do końca XVII wieku, to bojarowie rosyjscy mówili po polsku, interesowali się polską kulturą, bo była wyższa po prostu od kultury rosyjskiej. A Rosjanie, jeżeli próbowaliby ten model cywilizacyjny, który próbują nam przekazać, on jest po prostu prosty jak cep i nikt i nie będzie w stanie zagrozić polskiemu duchowi. Natomiast to, co proponuje, to, co przychodzi z zachodu i chce rozmydlić polskiego ducha czy polską tożsamość, profesor mówi, że jest dużo groźniejsze. Dlaczego? Dlatego, że skuteczniej i sprytniej uderza w to, co jest klucz polskości. Na przykład klucz polskości zawsze była wolność. No a na przykład z zachodu dzisiaj bardzo sprytnie próbują nam powiedzieć, że cenzura jest w naszym interesie. Na przykład cenzurowanie mediów społecznościowych, cenzurowanie uniwersytetów, książek, że to jest jakby składnik zachodniej, też składnik europejskości. A nie tak jak było w Polsce, że wolność była ważną częścią, ważnym składnikiem, to jest tym, co Polska zawsze niosła. Po drugie rodzina. Oni próbują nam wskazać, że nie tak jak w polskiej tradycji zawsze było, że rodzina, wierność, miłość, to było coś, co było takim zwornikiem polskiej rodziny. Oni się mówią, nie, to miłość to co najwyżej przyjemność, rodzinę to sobie tam można zmieniać, to w ogóle nie jest żaden problem, to jest kwestia wolności. Panie pośle, to ja zapytam w takim razie, to dlaczego jest tak silny atak na pana profesora po tych słowach, w pana ocenie? Dlatego, że trafił w sedno. To znaczy, jeżeli są zaangażowane olbrzymie pieniądze w to, żeby niszczyć nie tylko, tak jak powiedziałem, fundamenty polskości, takie jak wolność, takie jak rodzinę, czy patriotyzm. Ja przypominam, że oni bardzo dobrze wiedzą, że żeby zrealizować swój plan, to znaczy utworzenie jednego państwa federalnego, muszą uderzyć w poczucie tożsamości narodowej. I dlatego za ich między innymi pieniądze, poprzez ich media, organizowano przy Polsce te wielkie akcje, gdzie po raz pierwszy w Polsce się już wcześniej się to nie zdarzało. Atakowano pomniki najważniejszych polskich twórców niepodległości, oblewano farbami kościoły. No wcześniej to się nigdy, w czasie komunizmu na to nie pozwalano. A dlaczego to się dzieje? To jest wszystko zaplanowane. To znaczy media niemieckie w Polsce sterują całym tym procesem, podmywając te elementy tożsamości, dlatego że wiedzą, że tak długo jak silna będzie polska tożsamość, nie da się stworzyć państwa europejskiego, w którym dominować będą Niemcy. A to, że Niemcy chcą to zrobić, to nie jest mój wymysł, tylko właśnie we wspomnianej Pradze, o której pani redaktor mówiła, sam Scholz wczoraj mówił, że to jest ich główny cel, to znaczy, żeby stworzyć państwo niemieckie. Znaczy państwo niemieckie, w sensie państwo federacyjne, gdzie Niemcy, on mówi wprost, będą pełniły rolę przewodnią, a nie da się z tego stworzyć z silnym poczuciem tożsamości polskiej i dlatego oni ją atakują. I tu warto też zaznaczyć, że kanclerz Niemiec mówił też o odejściu od prawa weta, ale w nawiązaniu do tego, co pan mówi, napisał pan na Twitterze, jeśli nie wierzymy, że prawdziwa polskość jest czymś innym i lepszym niż to, co proponują Niemcy czy Francuzi, to rozwiążmy państwo i niech rządzą tu Niemcy. Kto nie wierzy i dlaczego? No, w Polsce to dokładnie tak samo było wtedy, kiedy Polskę rozbierano. To znaczy bardzo wiele osób nie wierzy w to, że Polska może prowadzić jakąś samodzielną politykę podmiotową w stosunku zarówno do Niemiec, jak i Rosji. Tak było przez wieki w Europie. Dzięki temu Europa była bezpieczniejsza, wolniejsza. Przypominam, że zanim Polskę rozebrano, to Polska była właśnie w XVIII wieku, to Polska była tą kolebką wolności. To tutaj ciągnęli ludzie z całego świata, bo
wszędzie wokół były absolutyzmy. To znaczy to, że w Polsce można było sobie na sejmach normalnie dyskutować i każdy mógł prawie krytykować każdego, to we Francji wtedy tego nigdy nie widziano w ogóle. To byli zdziwieni, pisali pisarze, co tutaj w Polsce się dzieje. Tak samo Anglicy byli zdziwieni. No, w czasach, kiedy w Polsce 10% społeczeństwa miała prawa polityczne, to w Anglii kilka lat później, która mówi się, że jest taka najbardziej wolnościowym państwem, tylko zaledwie 3% obywateli miało prawo polityczne. Polska przez lata sprawowała taką funkcję, co więcej, to Polska stworzyła pierwszy organizm Rzeczpospolita Obojga Narodów, który tak długo się utrzymał i był również takim symbolem wolności w Europie. Polska utrzymywała tą wolność, broniąc Europę przed Turkami wielokrotnie, Chocim, Wiedeń i tak dalej. A dzisiaj wiele osób próbuje postawić Polskę w sytuacji takiej, że Polska ma tylko słuchać Niemiec, bo to jest jakby świadectwo naszego patriotyzmu. Wiele osób, to znaczy kto na przykład? Czy mógłby pan wskazać na przykład jakieś środowiska, które to robią? Ale oczywiście, no Niemcy od samego początku, od czasu powstania III Rzeczypospolitej zainwestowały bardzo dużo, inwestowały w swoje partie polityczne. To nie jest żadna tajemnica. Założyciele KLD, z którego potem utworzyła się Platforma Obywatelska, mówili wprost, że to była partia tworzona z niemieckich, przez niemieckie pieniądze. Zainwestowali w swoje media, których jeszcze całkiem niedawno to byli największą potęgą. Największą w Polsce potęgą byli, prawda, nam się udaje tutaj jakieś postępy robić. Media regionalne, główne portale i tak dalej. No i one jakby są zaangażowane w to, żeby bronić w Polsce interesu niemieckiego, który polega na tym, że Polska ma być dostarczycielem taniej siły roboczej dla Niemców. A ja jestem przekonany, że Polska historycznie, tożsamościowo, kulturowo zasługuje na dużo większą rolę niż przypisali nam ją Niemcy czy Francuzi. Tylko żeby tak się stało, my sami musimy w to uwierzyć. My sami musimy uwierzyć, musimy wiedzieć, czym jest polskość i musimy zauważyć, że w czasach kryzysu, czasy kryzysu pokazują, która kultura, która tożsamość sprawdza się najlepiej. I to jest czas kryzysu w tej chwili, jeżeli chodzi o Ukrainę. Okazuje się, że Polska miała lepsze diagnozy geopolityczne, Polska zachowuje się lepiej wobec Ukrainy, Polacy reprezentowali lepsze wartości niż... No jeżeli chodzi o te diagnozy, panie pośle, i o to, jak postępuje Polska, również o tym piszą niemieckie media, ostatnio Welt am Sonntag, czy Der Spiegel już wielokrotnie o tym również pisał, ale zapytam też o aferę reprywatyzacyjną. Jan Śpiewak zamieścił taki wpis na Twitterze. Naczelny Sąd Administracyjny właśnie wydał wyrok, że kupcy roszczeń reprywatyzacyjnych nie byli stronami w postępowaniach. Oznacza to, że setki, jeśli nie tysiące budynków musi natychmiast wrócić do miasta, a nielegalnie zarobiona kasa musi wrócić do państwa. Historyczny dzień, to się wydarzyło wczoraj, zaznaczę. Historyczny dzień. To jest rzeczywiście historyczny dzień. Ja państwu przypomnę, że jak zaczynałem zabierać się za problemy reprywatyzacji, o których rzeczywiście od lat mówili działacze społeczni, to wszyscy mówili to, w ogóle nie ma żadnego sensu, ty przegrasz, to jest machina tak potężna, że nikt nie będzie w stanie z nią wygrać, bo nikt do tej pory nie wygrał. I mimo ogromnych problemów od tego czasu udało się tak stworzyć ustawę, która zamknęła dużą część roszczeń, wypłacić odszkodowania już skutecznie dużej części ludzi. Mamy setki osób z zarządzania i na ławie oskarżonych. Niektóre już wyroki skazujące, a do tego wczoraj po wielu trudach rzeczywiście wyrok przełomowy Naczelnego Sądu Administracyjnego, który pozwoli zwrócić kolejną część nieruchomości do miasta. Czyli pomimo ogromnych problemów, pomimo tego, że duża część sędziów dalej stoi po stronie mafii reprywatyzacyjnej, pomimo tego, że warszawski ratusz również stał po ich stronie i nie dało się z nimi nic załatwić, pomimo tego, że ogromna część mediów również była po tamtej stronie, udaje nam się porządkować tą jedną z największych hańb III RP krok po kroku. I to jest również duży sukces tego rządu i komisji weryfikacyjnej, która powstała, pana ministra Sebastiana Kalety, wszystkich działalności komisji społecznej, która powstała wokół komisji weryfikacyjnej i wszystkich ludzi, którzy tam się znaleźli, w tym wspomnianego działacza społecznego. Naprawdę to jest dobry moment, trzeba się z tego cieszyć. Trzeba się z tego cieszyć. Mówi pan, co udało się zrobić, ale co jeszcze trzeba zrobić w tej sprawie? No oczywiście przydałaby się duża ustawa reprywatyzacyjna. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli do niej wrócić. Panie pośle, to jeszcze na koniec, mamy minutę do końca tak naprawdę, ale zapytam jeszcze o taką kwestię. Solidarna Polska zbiera podpisy pod projektem ustawy o obronie chrześcijan. Adam Bodnar podczas kampusu Polska powiedział, za to wszystko, co tutaj dziś powiedzieliśmy, odpowiadalibyśmy karnie według projektu Solidarnej Polski. O czym świadczą te słowa byłego rzecznika praw obywatelskich?
o braku wiedzy, niekompetencji, o braku rozumienia, czym jest polskość, dlatego że przypominam, że na czym polega ta zmiana przepisów. Ta zmiana przepisów polega na obronie wolności religijnej, która jest zapewniona w każdym cywilizowanym państwie. Otóż chodzi generalnie o to, że ludzie, którzy są w kościele, żeby byli pod ochronią i żeby mogli się modlić, jeżeli chcą. Od niedawna mieliśmy właśnie w wyniku tej ataku na polską tożsamość, mieliśmy ataki na modlących się ludzi w kościołach i sądy bardzo często traktowały takich ludzi łagodnie, dlatego że w kodeksie karnym jest zapis, że jeżeli ktoś złośliwie przeszkadza w mszy świętej. I nam chodzi o to, żeby skreślić to słowo złośliwie i aby zapewnić pełną wolność religijną. To jest bardzo prosta rzecz znana w wszystkich cywilizowanych krajach. Jeżeli chcemy być prawdziwie wolni, to składnikiem wolności jest również wolność religijna i tak było od samego początku. I cieszę się, że Solidarna Polska, Solidarnej Polsce udało się już zebrać już chyba ponad 150 tysięcy podpisów pod tą ustawą i dalej można składać podpisy. Dlatego bardzo serdecznie tego zachęcam, jeżeli wolność jest dla nas ważna.